Siema, siema, witam was w ostatnim już odcinku LEGO Batman. Tak, to jest ostatni odcinek. Ewentualnie, tak jak wspominałem już nieraz, zrobimy sobie specjalne odcinki na zbieranie znajdziek, ale to będą raczej odcinki na żywo. A z takimi zwykłymi odcinkami się już dzisiaj żegnamy. Tak, już niedługo nowa LEGO gra na kanale. Prawdopodobnie za tydzień, a może i wcześniej, jeszcze nie wiem. Oglądamy cutscenkę. Okej, pamiętam dość dobrze tą mapkę, jak graliśmy tutaj Batmanem. Ciekaw jestem, jak będzie tutaj ta finałowa walka rozegrana, no bo skoro grając Batmanem tłukliśmy Jokera i Harley Quinn i to była taka finałowa walka po prostu w całej grze, to co tutaj będzie na koniec? Będzie po prostu jakaś zagadka? Tak obstawiam, no bo tak do tej pory było w tych epizodach z złoczyńcami. Ale może nas czymś zaskoczą. Pyk, pyk, o Jezu, ile tu tego jest, tych ławek i tego wszystkiego do rozwalania. Ale dużo klocków. Bang, bang, bang. Dobra. Ładnie, ładnie idą klocki. Ale tych ławek, no to są chyba ławki, nie? Jest trochę za dużo. Jeszcze jakieś butle jokerowe. Pyk, pyk. Dobra, co my tu mamy? Tu nic nie mamy. Co się z tym robi? Coś się tutaj robi, ale nie mam pojęcia co. No tutaj weźmy te klucuszki. Jak mnie to wkurza, że on po skoku po prostu leci na dupę. Znaczy po takim podwójnym skoku, bo takim zwykłym skoku to nie. Ale ja zawsze robię skok podwójny. Dobra. Lej te ławki, Joker. Mogę wam zdradzić, że następna LEGO gra będzie rozgrywana ze Steama, a co za tym idzie, będzie mi działał mój pad. Ja mam Steam kontrolera i on niestety nie ze wszystkimi grami spoza Steamu działa dobrze. Ale generalnie to będzie ze Steama, więc mówię wam o tym po to, żebyście wiedzieli, że nie będziecie już słyszeć klawiatury na tych nowych odcinkach z następnej LEGO gry. Mam głośną klawiaturę, niestety klawiatury mechaniczne tak głośno brzmią i nie mam jak w ogóle tego skonfigurować, tak żeby nie było jej słychać, ale spoko. Przyłączymy się na pada i będzie elegancko. Robimy cały czas jakieś małe postępy tutaj z tymi wszystkimi gameplayami, nie? O, niebieski klocek. Dobra, tu jeszcze jest jakaś butla. Sry, sry, sry. Ale ładnie z klockami poszło. Patrzcie, już mamy, kurde, no ponad 1/3. Dobra, co tutaj? Tutaj jest, widzę, to urządzonko jokerowe. Odpalamy to. Tam jeszcze jakiś Fallows we mnie strzela u góry. Co się dzieje w ogóle? Przepaliłem, kurde, kable? Nie wiem. Aha, dobra, tu mamy budowanko. I to będzie do popchnięcia. Ej, ale mnie wkurza ten ziomek tam u góry. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Chodź tu. Joker, strzelaj do niego. Jak się ustawi? Joker LEGO. No kurde, no nie mam jak... jak w niego trafić. Ech, dobra. Spróbujmy to zrobić na YOLO. Buduj. Aaaa! No co za dziad! Ej, to jest niefajne. Dostałem mi ostatnie serduszko. Dawać serduszko szybko. O, jest, dobra. O, 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 pięknie. Dobra, jakoś sobie z tym poradziliśmy, nie? Źle. Pik, 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 pik. Chyba go zabiłem w ogóle, bo nie strzela już. Dobra. Ej, 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 ale tego to ty weź, kolega. A gdzie jest Harley w ogóle? Takie pytanko z mojej strony. Harley! Co za rura w ogóle, ona się tam zaklinowała. Dobra. Właśnie tu, Joker. O, matko bosko. No bo to chyba będzie łatwiej Harley zrobić. No i co dalej? Przecież ona tam nie doskoczy. Trzeba by to było jakoś podnieść, bo to jest taki, kurde, podnośnik, nie? Jak to podnieść? Tym urządzonkiem znowu? Nie, tego już nie mogę.
Może ona jednak doskoczy. O, skacz ty, kurde, czerwona rura. O, jednak doskoczy. No tak, przecież ona skacze wysoko, zapominam o tym. Dobra, okej. Okay. Teraz tutaj jest taki moment, w którym ja z reguły spadam. Ale proszę, można? Można. Dobra, tutaj zrobimy wejście Jokerowi. Nie, to jeszcze nie jest wejście dla Jokera. To jest przejście dalej. Ej, ale tego klocka to ja nie odpuszczę. Dokładnie, pięknie to zrobiłem. Dobra, tutaj musimy Jokera jakoś wpuścić, bo tu jest ten sprzęcik dla niego. Czy to będzie jakieś budowanko? O, jest drabinka, dobra. Chodź tu, Joker. Ale to serce, co ty dajesz, jo? Pyk, 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 pyk. Ej, odpalamy! Bzzz. Dobra, mamy jakąś platformę do mycia okien i trzeba... Fucking! Nie tak to miało być. Właśnie tutaj, bo... No dawaj, 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 dawaj! I do góry. Okej. Okay. Co dalej? Kurde, no ten poziom prawie identycznie wyglądał, jak się grało Batmanem, z tego co pamiętam. O! Jak mnie tutaj chciał zaskoczyć. Kurde, a... Dobra, miałem tylko nie mówić. Brzydkie słowo. Pyk, 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 pyk. No nie, 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 on tak trafia, kurde, z tych pistoletów, jak mu się podoba. Pyk, pyk, pyk. Tutaj się... Tutaj powinna być ta lina, ale ja nie wiem... O, rzeźnia. Dobra, chodźmy jeszcze w tą stronę, zobaczymy co jest. Aha, tu jest to urządzonko. Niebieski klocek, to jest do wysadzenia, więc na razie nie. Bzzz. Ej, i co? Nie, ją! Zrobiłem bzz, bzz, bzz i się nic nie wydarzyło. O co chodzi? O, teraz się wydarzyło, fajnie. Dobra, może chodź tutaj lepiej. Okej. Okay. Dobra. Bang, 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 bang. Dobra, niebieski. No, tam nie będę skakał, bo spadnę, jak znając życie. Dobra, tutaj jest ta linia, okej. Okay. Tu jest kolejny bzz, bzz, bzz. O, Joker już idzie, dobrze, mądry Joker. Ale, ale panie Joker! Albo pani Harley, tutaj jest niebieski kolega, dobra. Nice, nice. Nieźle idzie, nieźle idzie. Jak na ostatni epizod, to powiedziałbym, że idzie wręcz dobrze. No, nawet bardzo dobrze. Pyk, 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 bang. Sru. Ej, co, czemu to spadło? Halo, Harley, ja cię tu potrzebuję. Uuu. Nie było najmądrzejsze rozwiązanie. Ej, ale czemu to spadło? Harley, chodź tu. Ej! Kurczę. Harley, złaś, bo tu zaraz się rozwali. Ale tam jest znajdźka, ale tam trzeba tego. Robina z magnetycznym strojem, dobra. Bang, bang, bang. Chyba wolę Harley grać w tym odcinku, bo tutaj dużo skakania. Sru, sru, sorry. A tu, co z tym? Okej, okay, co dalej? Ej, to jest dziwne jakieś. Co tu się dzieje? Czemu to tylko... Aha, pewnie trzeba drugiego tam ziomeczka dać. Żeby to się dalej odniosło, czyli musiał co dwóch mieć takich, co wysoko skaczą chyba, tak mi się wydaje, że to o to chodzi. Hmm. Ej, 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 co ty robisz, dziewczyno? Dobra. Okej, idziemy tu dalej. Sru, sru, dobra, Joker, zaraz spadniesz, wiesz? Dobra, jak nie jesteś taki głupi. Co dalej? Tutaj. Bang! Dobra, jest budowańsko, mała budowanka jakoś tak w tej... W tym ostatnim poziomie. O nie! Dobra, uff. Hyy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 
tam nie doskakuje, hello? Fucking... Aaaa, ile klocków straciłem, nie! Jak ja mam tam doskoczyć, hello? Ej, coś mi się tu nie podoba. Albo ja tak bardzo nie umiem skakać. Pamiętacie, jak się cieszyłem, że mam dużo klocków w tym poziomie? Czas przeszł. Czy on się jakoś tego ma złapać? Nie.
O, udało się. Trzeba było po nim. Ale tu jest dla Jokera, hello! Przecież ta rura tam nie doskoczy. Aha, dobra, trzeba mu tutaj zbudować kładkę. No dobra, ma to sens. Ej, ale nie naraz, tak? Nie wszyscy naraz, dobra. Bzzz. Dziękuję bardzo. O, i tu już był koniec, z tego co pamiętam. Tu była ta finałowa walka z... No właśnie, z Jokerem i Hark. Kurde, Joker, co ty robisz? Ej, ale to nie może tak być, że tu jest już koniec, bo mi bardzo dużo klucyszków brakuje. Wiem, że zginąłem 5 razy w jednym miejscu, ale... Hello? Nie, to by było za szybko, ja mam dopiero 10 minut naliczone. O nie, jeszcze znowu straciłem niebieskiego kolejnego, ja pierdzielę. Dobrze się zaczął ten poziom. Szło nieźle i nagle wszystko się skaszaniło. To jest do wysadzenia, tutaj nic nie mogę z tym zrobić. Tu też nic. No tu jest jakaś winda, ale ona nie działa. Dobra, rozwalmy te butle wszystkie. Klocków potrzebujemy dużo. Przez to, że tak głupio ginąłem, kurde no. Co tu jest? Więcej butli. Ale to są tylko srebrne i złote. O, jest niebieski. Tylko żebym tam nie spadł. Dobra. Dobra, trochę lepiej. Dobra, ja wiem co trzeba zrobić. Trzeba tam na pewno Harley skoczyć wyżej. Tutaj, tutaj, tutaj. O, tu. O, dokładnie. Fuck. Dobra, czyli tutaj też będę mógł skoczyć, nie? Okej. Kurde, czasami przez tą kamerę nie wiadomo, czy tam coś jest, czy tam można skoczyć, czy tam nie można skoczyć, jest przepaść. Dobra, no co mi to daje, ja mogę tu normalnie wejść. Aha, dobra. Przecież nie, no ten głąb i tak tu nie wejdzie. Joker, ty możesz jakoś tu wejść? O, ale się skradasz. Ekstra. To nam jest bardzo przydatne w tym momencie. Dobra, spróbujmy z drugiej strony tam skoczyć. No, ale to jest to samo, generalnie. Tylko nie ma tej wajchy. I to jest, żeby skoczyć tam. Ja mam zagwostkę na moją. Joker, dasz radę tu jakoś skoczyć? No, no nie, nie dasz. Czy on ma być na tej kładce? Ale mogę tą wajchą drugi raz? Nie, no nie mogę. Ej, no nie wiem co zrobić. Zrobimy to. Teraz jestem lekko, że tak powiem, confused. A to na to skoczysz? Skoczysz, ale to dosłownie nic nie daje. Mogę te klocki jakoś tam z tyłu? Mogę. Okay. Dużo nie brakuje do końca, dobra. Tutaj kamera się trochę zmienia, ale nic tam z tyłu nim. Okej, okay, co tu jest? Jeszcze zobaczmy. O, klocki tylko. No nie wiem, czy mogę tam na dół zejść, czy nie mogę zejść. Spadnę. O, budowanko! Dobra. O, dawaj. Bierz tego niebieskiego. No niebieski spadł gdzieś w cholerę, ekstra. Co mi to dało, że tam jest ta kładka? Nic, kompletnie nic. Żeby Joker mógł tu wskoczyć, to by było ok, bo wtedy mógłbym uruchomić to, ale potrzebuję ich dwóch tam, ich dwoje. Fucking shit. Ale są kurde nieogarnięty. Przecież to jest na pewno jakaś prosta rzecz do rozkminienia. Pek, pek, pek. Co to jest? Czemu to nie... O, właśnie. No właśnie, właśnie! Wiem, że to było proste. Chodź ty, bo tu niebieski jest. Wiesz, tego niebieskiego. Dobra, jest. No. Ej, ale tam... Kurde, jeszcze jedno jest do wybudowania. Już się pośpieszyłem. Szybko, szybko znalazłem rozwiązanie. I... No, Joker, wchodzisz? No, no, no. Dasz radę. Brawo! Brawo, Joker! Bang!
No dobra, no i trzeba z drugiej strony zrobić dokładnie to samo i teraz pewnie... Oho! Panowie! Ej, jak ja to zrobiłem? Ona umie takie rzeczy? Nie wiem, co się stało w ogóle. On słyszy, że jeszcze ktoś tam strzela. Nie, sorry? Dobra. Budi to. Pyk, 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 pyk. Co to jest? Pewnie jakieś urządzenie robiące coś z prądem, obstawiam. Okej, okay, ale w sumie dalej nie wiem, co zrobić tutaj z tej strony. Dobra, spróbujmy tak. Spróbujmy wskoczyć. Czy damy radę tam wyżej wskoczyć? Okej. Okay. Teraz Joker, ty tutaj. Nie złaś stamtąd! Joker, ty kur... Joker, nie dość, że spieprzyłeś całą akcję, to jeszcze zabiłeś mnie. Nie złaś stamtąd! Joker, ty... Okej, okay, spokojnie. Jeszcze raz, jeszcze raz. Ale Joker, no to było, powiem ci... No Robin by się nie powstydził takiej akcji. No. Dawaj tu i dawaj tu. Czy to jest takie trudne? Czemu zlazłeś stamtąd, baranie? O matko. To nie będzie łatwe. To by było banalne, gdybym miał drugiego gracza. No po co złazisz sam? Jaki on jest nieogarnięty, ten Joker. Wejdź na to. O, brawo, brawo. Dobra, on chyba ogarnia to tylko jak skacze z tamtej strony, a jak skacze z tej drugiej, to on już nie wie, co się dzieje. Na to wychodzi. Dobra. Czy to koniec już? Jeżeli tak, to trochę kiepawo, bo... No, mi całkiem sporo klocków brakuje. Dobra, może nie sporo, no ale trochę brakuje. Było tak nie ginąć, kurde. No, to jest koniec, ale lipa. Trzeba to jeszcze raz grać. Znaczy i tak trzeba by było, bo trzeba będzie znać ki. Teraz wyobraźcie sobie, że w tej grze jest 30 poziomów, jeżeli dobrze liczę. Ja w żadnym z tych poziomów nie mam wszystkich znajdziek zebranych. Mam kilka, w których brakuje mi jedna albo dwie. I mam takie, w których mam jedną albo dwie. Ohoho, żeby to wszystko zebrać, no to jeszcze trochę zabawy. Ale jeżeli chodzi o fabułę, no to właśnie oglądamy prawdopodobnie ostatnią cutscenkę w tej grze. Zaraz przyjdzie Batman i złoi im dupska. Dobra, czy mi coś jeszcze dadzą za to, że ukończyłem wszystkie poziomy? Jakiś, nie wiem, jakąś postać dodatkową, coś do kupienia w sklepie, whatever. No wiem, nie mam. Już mi nie pokazujcie tego, że jestem lamusem i nie zebrałem wszystkich klocków. Tu mam milion, okej. Okay. Tak nie mam co kupić w sklepie, ale zajrzymy sobie do sklepu, może coś się teraz finish story. Czy to będą kredyty, czy będzie jakaś cutscenka? Zajrzymy sobie do sklepu, może na sam koniec mi coś odblokowali, fajnie by było, no, finish story. Czyli bez znajdziek, no tam z kilkoma znajdziekami mam 70% gry. Nice. Okej. Okay. Zapraszam do sklepu. Oczywiście nie mogę nie zebrać tych klocków, jak już tu jestem. Wiem, że to mówię. Nie wiem, który raz. No ale... Przypominam, ten fioletowy klocek to jest 10 tysięcy. Wiecie, ile bym musiał zebrać tych srebrnych? 10 tysięcy. Nie, one dają 10, czyli no, 1000. Kurde. Dobra, idziemy do sklepu. Chodź, chodź. Chodź, Joker, chodź. Pyk, 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 pyk. Dobra, data. Mamy. To są ciekawostki, takie informacje, jakby ktoś nie wiedział. Tylko tutaj większa beka jest z mojego tłumaczenia.
Dobra, kupuję 30 tysięcy. The Scarecrow suffers from herophobia. Czyli ten, strach na wróble cierpi na jakiś tam fobiczny strach przed Batmanami się, nietoperzami. Czyli tam to się nazywa herophobia, coś takiego. No, opiekuńcza matka pingwina zawsze nalegała, żeby nosił parasol, ponieważ jego ojciec umarł z powodu pneumonii. Nie wiem, co to jest pneumonia, jakaś choroba po deszczu, po jakimś tam, po jakiejś ulewie, jakiś, nie wiem, umarł od deszczu typ. Batman's back was... Aha, kręgosłup Batmana był raz złamany, był kiedyś złamany przez jego odwiecznego, jakiegoś nieustraszonego przeciwnika Bane'a. Przez krótki czas Bruce Wayne był zastąpiony w kostiumie Batmana przez Azraela. Tego nie wiedziałem. Znaczy wiedziałem, że miał złamany kręgosłup, ale nie wiedziałem, że ten Azrael go zastępował. Prawdziwa tożsamość Batgirl to Barbara Gordon, córka komisarza Gordona. To chyba wiedzą wszyscy. Jezus, ile tego jeszcze jest? Hello, dobra. Jeszcze mam lock niektóre. Manbat jest właściwie zmutowaną formą doktora Kirka Langstorma. Doktor Langstorm wstrzyknął sobie serum, które miało coś tam... pomóc mu na utratę słuchu. To serum było sporządzone na podstawie jakichś tam nietoperzy czy coś takiego. I to spowodowało, że się zmienił w takie coś. No to. No mniej więcej to przetłumaczyłem. Harleen Quinzel była doktorem w Arkham Asylum, która zakochała się w Jokerze. On zmanipulował ją, by stać się jego wspólnikiem. Wspólniczką Harley Quinn, ale nigdy nie odwzajemnił jej uczuć. Ra's al Ghul jest, ma setki lat, jest tak stary, że nie pamięta swojej... A że nie, że on, że... No tak, że on nie pamięta, jak się naprawdę nazywa. Fajnie. Pingwin używał wielu różnych parasolek przez lata, wliczając w to takie, które się zachowują jak Pogo kijek Pogo i inne, które działały jak helikopter, ekstra. Red Hood, nie wiem jak jest Red Hood po polsku. Znaczy wiem co to znaczy Red Hood, ale to niekoniecznie jest tak przetłumaczone. Jest notorycznym przestępcą w Gotham. Pojawił się, wyskoczył przeciwko, nie wiem, came up, no pojawił się przeciwko Batmanowi w fabryce chemicznej. By uciec, przypłynął przez jakieś tam toksyny, które zrobiły jego skórę białą i jego włosy zielone. The man who emerged became the Joker. Nie, coś źle przetłumaczyłem. Ja tego nie kumam. Dobra, nieważne, bo zaraz się z tego zrobi za długi odcinek. Dobra, mamy jakieś postacie do kupienia? Jakiekolwiek jest policjant, tropikalny Joker. Ekstra. I co? I nico, reszta jest poblokowana. Nie, jeszcze mamy garbage track, czyli śmieciarę. Ej, taką śmieciarę bym chciał z Lego, a nie tą kurde 4 plus co dali jakiś czas temu. A wszystko? To będzie wszystko, nie? Okej, okay. Extras. Tutaj nic nie będziemy mieli, bo to są rzeczy, które trzeba odblokować, zbierając wszystkie te klocki czerwone, zdaje się. Dobra. Suit Avga jest tak samo. Jezu, ile tego jest, a ile ja tego nie mam. Dobra, ja się z wami żegnam. Żegnamy się z Batmanem, tak jak mówię, planuję zrobić zbieranie znajdziek na live'ach. Nie wiem, kiedy to będzie, jak to się uda, dam wam znać. Jak będę coś więcej wiedział, dam wam znać. Na razie się z Batmanem żegnamy i zapraszam was już niedługo na nową serię LEGO gry. Wspominam jaka to będzie gra, ale tutaj wam nie powiem, jeżeli ktoś wiernie śledzi moje tutaj filmy, no to na pewno wie. Można się też raczej dowiedzieć tego na Discordzie, także jeżeli jesteście ciekawi to zapraszam. Tyle ode mnie, dzięki, na razie, cześć!